Siema, witam ponownie w Eposzku. To na dzisiaj. O, może te questy porobimy dzisiaj. Tylko najpierw wbiłbym te trzy, tą stabilność na trzy questy. Od razu poleciałbym trzy na raz. Tu są idole, więc polecimy tutaj i po te idole, bo potrzebuję idoli. No i mamy level upik, 57 level. I pytanie, co ja chcę teraz dodać. No w to niby dawałem. To niby dawałem. Lawina. Nie, to jest useless, bo gram solo. Spona zyskiwana przy trafieniu krytycznym. To by było całkiem spoko. Albo to obrażenia od zaklęć. Większe obrażenia, które noszą piętno. Bo tutaj chyba nic więcej ciekawego nie ma. Penetracja żywiołowa, ale to jest obrażenia w czasie. To chyba to wezmę. Większa szansa na kryta. No i dalej zobaczymy. Dobra, mamy Nemesis i pytanie, czy tu w końcu będzie coś fajnego. Obrażenia pustka, zimno, syf. To mi niepotrzebne. Unikatowy pierścień. Ominie przez wyzwanie kraba. Obrażenia fizyczne, szansa na kryta, co mnie tu bije. Nie no, szczerze. To syf, nic nie ma ciekawego. Także no, unlucky. Trzeba sobie skill dodać. Oj, zobaczmy, co coś fajnego poleciało. Życie przy zabiciu, odprawienia błyskawice. Odporności na ogłuszenie po użyciu teleportacji. Nie. Wrażenia nie. Osłona przy użyciu mikstury. O. Ale ja nie wiem, co to jest ta egida błyskawic, kurde. Nie mam pojęcia, dobra. Fireball. Szansa na rozrywanie odporności. Tutaj sobie damy szansę na powtórzenie, 10%. Tu mam, to mam. Mniejsze obrażenia. I na TP-ku zwiększone obrażenia żywiołowe. Amulecik, szansa na kryte obrażenia fizyczne. Dobra, nic ciekawego nie ma. Ale tu coś miałem ciekawego. Rękawiczki to były? To jest fajne, tylko to bym musiał one handa nosić. A nie wiem, czy znajdę lepszą rózgę od tej, bo to mi daje 3 levele do mojego main skilla, nie? Także no, niestety, a tutaj mam 100% zwiększone obrażenia błyskawic. I obrażenia żywiołowe jeszcze. I 2 razy odporności. No, fajny itemek. No, ale niestety póki co nie dam rady tego nosić. Nawet jakbym chciał. Czekajcie, to możemy sobie dać tutaj. Kurde, no ja nie wiem dalej, co to jest ta egida. Czekajcie. To wywalę. Dodam tu. Broń fizyczna. Nie potrzebuję. Nie wiem, wrzucimy to. Zobaczymy, jak to będzie działać. No i pytanie, co dalej. Tutaj jest niby jakiś kołczan ze stabu lub unikat. Ale wątpię, że coś fajnego poleci. No, kurde, nie wiem. Dobra, pójdę to. No i level upik, 58 level. I tam znowu tutaj, na tego kryta. I tutaj sobie... Aha, tu jeszcze muszę. Czemu 3 punkty mi odjęło w tym? Stąd, stąd i skąd jeszcze? Stąd chyba? Tak, stąd mi odjęło, dobra. Nie wiem, że hełm ściągnąłem na chwilę, czy co? Nie mam pojęcia.
No dziwne to było. Dobra, tu mam wszystko. Rząd eksplozji. Opóźnienie przed detonacją, nie wiem, dam. Whatever, cokolwiek. No i mamy Kołczan. Legendarny potencjał 2. Ciekawe, czy to coś warte. Czy wydaje mi się, że w aktualnym etapie już może być ciężko? Buty, inteligencja, życie. A zobaczymy, pójdę sobie. Mam trzeci poziom. Aha, bo ja chyba jeszcze nie mogę tego w ogóle wystawić, nie? Przymoczy zestawu, unikatowe. Podniosłe, unikatowe bronie. Wszystkie unikaty. Chyba dopiero na 10 będę mógł to wystawić. Tu mamy wszystkie przedmioty podstawowe z zestawu i określone unikatowe przedmioty. Które to są unikatowe? Aha, bez legendarnego potencjału, no właśnie. Ale kupić. A sprzedać może mogę. Nie pamiętam, jak to działa dokładnie, zobaczymy. Nie, wystawiać chyba było można normalnie. Zapasy krwi, legendarny potencjał 2. Jak to działało? Jezu, już nie pamiętam. Nazwy. Zapasy krwi. I potencjał 2. Szukaj. I load high. Aha. No za 0. Standardowo. Ludzie dalej są debilami i wystawiają za 0 zamiast po prostu gamblować u NPC-a, żeby wydawać favor. No, jest jak jest, no. Nic nie poradzimy na to. Te budki w ogóle musiałbym dokraftować. Życie bym dał, może tu siłę bym wywalił. Tylko, co ja mogę mieć w afiksie ciekawego oprócz siły? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, ale spróbujemy. Szybkość ruchu. O, super. Upgrade. 59 level muszę mieć, żeby zupgrade'ować życie. No i git, fajnie. Mówiąc pić przedł. Mega fajne buty. Muszę ten relikt, kurde, zmienić na jakiś lepszy. No i dobra, w zasadzie muszę zrobić jedną mapkę i będzie można zrobić te questy. Także zrobię to po prostu pod expa i później questy. No i level up, 59 level. Także dodamy sobie znowu... Znowu co? Może tutaj zwiększone obrażenia od błyskawic procentowe. To sobie odbiorę, expik. Cyk. I dropnąłem lepszy hełmik. Runiczna inwokacja plus 2. 43% zwiększone obrażenia żywiołowe. I to jest T5, czyli max. Jaki można ulepszyć. I tutaj jeszcze mógłbym dać inta. Cyk. No i tak średnio to wyszło. 5 inta i odprowadzę na pustkę. No dobra, ale i tak better. Tak czy siak. To możemy sobie rozwalić. Cyk. A i teraz muszę dodać te levele. To mi zabrało. I jeden level mam dodatkowy. Teraz osłonę na sekundę. Dysk osłony. Penetracja żywiołowa. Na 3 punkty inteligencji. Uuu, fajne. Dobra, biorę to. A potem zobaczymy, co dalej. Będziemy robić te questy. Także odpalamy najpierw pierwszy questik. No i tyle, pierwszy questik gotowy. Ten pierwszy jest giga łatwy, bo to zabijanie mobków. W zasadzie tyle. Tylko, że ja dropnąłem kielich fajny. Teraz zobaczymy, czy rzeczywiście jest taki fajny. Szybkość inkantacji. Kurde, no nie jest fajny. To by musiał rolnąć na coś. Wrażenia podczas podtrzymywania? Co znaczy? Podtrzymywane zdolności. Nie no, to chyba syf. Chyba syf, dobra. Lecimy drugiego questa.
No i dobra, drugi questik też już jest końcówka chyba. Jak te mopki zabiję. Chyba jeszcze jakiś mini bossik będzie, ale... Nie kojarzę. Wydaje mi się, że te mopki to wystarczyło zabić. I chyba tyle. Ewentualnie tego gościa jeszcze. Ale tu jeszcze jakieś mopki są. Się zachowały. I tutaj co jeszcze? No i co? Jeszcze coś? Halo? Padł wódce, czy jest jakiś bosik tutaj? No to niezły bosik. No i bierzemy ostatniego questa. Nie wiem, czy to będzie boss, czy nie? A, jest bosik. Zobaczymy, jak ten bosik szybko pójdzie. DPS check tak zwany. Aha, dobra, ja przecież to muszę rozwalić najpierw. Zapomniałem o tym. Zapomniało mi się. Dobra, to idzie mega szybko. Jeszcze jedno. I bosik. Dobra. Na środek i walimy bossa. Zobaczymy. No, dobra. Uwaga. Nie no, wydaje mi się, że mega szybko on pada. Tak szczerze. Ja też muszę uważać, żeby nie paść. Trochę niefortunnie by było. Jakbym padł. Nie no, wydaje mi się, że mam całkiem dobre obrażenia. Parę resów by się przydało. Więcej. Ale jest git. No i po basiku. I co my tu mamy? Co? Posążki. Złoto. Czekaj, zdobiony posążek, ozdobny posążek. Nie wiem, dawaj złoto. Fyk. Dobra. Jakaś zbrojka. Potencjał 1, kluczyk. No i tyle. Także mamy pierwszy monolit zrobiony. I teraz możemy iść na kolejne. I pójdziemy sobie na 6-2 level. Robimy tego. No i potem zrobimy 6-6, nie? Tak, żeby w miarę po kolei jechać. A póki co tyle.